Witajcie, detailingowy dziadzia. Dzisiaj taki łobuziaczek, słuchaj, w markecie, kupiony za grosze, 10 zł. Balsam Autolandu do lakieru. Unikalna formuła z olejem lnianym i naturalnymi woskami karnauba. I teraz tak, słuchaj, tak jak widać, 99% składników biodegradowalnych, czyli mega przyjazny produkt dla środowiska. I teraz tak, mam jeszcze jeden produkt od Autolandu, z tego, nie wiem jakby to napisać, z tego rodzaju produktów. Kurczę, ktoś dzwoni. O, przestał dzwonić. No dobrze, dał tylko sygnał. Więc tak, słuchaj, co do produktu. Nie jest to mistrz aplikacji, ja się już nim bawiłem. Jest gęsty na maksa. A dlaczego? Dlatego, że zobacz, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o przeniesienie na mikrofibrę. Widzisz to? Robisz X-a, nic więcej. I wlatujemy na lakier, zobacz. I go rozprowadzasz. Tak jak widzisz. Zobacz, jak... I docierasz. Tak jakbyś docierał wosk. Niestety, tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten produkt. Nie. Zabawy trochę jest, niestety. I teraz kolejna rzecz. Listwy. Delikatnie. Zobacz, co się dzieje. Patrz. Rewelacja, co? Siedzi na wszystkim. W tym momencie, słuchaj, uzupełniam tutaj. Już widać, że panel jest przyciemniony, słuchaj. I przyciemniony i zamaskowane rysy. Co tracimy przy takim produkcie? Wiadomo, połysk. Ale to jest właśnie produkt dla osób, które mają, przepraszam, mają mega dojechany lakier, a chcą szybko go zamulić. Teraz tak, kolejna rzecz. Zrobimy sobie może, o, przejdziemy do tyłu. Zrobię, słuchaj, 50. Zrobię Ci 50. Pokażę Ci, jak skurczybyk maskuje i zrobimy to w słoneczku. Po prostu w słoneczku, powiedzmy, o, tu są piękne wzdłużne rysy. I ponownie. Widzisz, co się dzieje? Makabra, co? Rozprowadzamy produkt na plastik, na wszystko. Zobacz, rozprowadzasz tak, jakbyś rozprowadzał wosk. Również dobrze możesz go aplikować jak wosk. Test trwałości nie będę robił z tego względu, że... A czy nie? Sprawdzę na tym aucie. Zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie. Możliwe, że do następnego mycia wytrzyma. Pewnie auto, znając życie, wezmę za miesiąc, bo mam dla niego specjalny wosk. Typowo do czarnych lakierów. Taki mistrz maskowania. A ten lakier tego wymaga, jakby nie było. Ok. Jak widzisz, stara mikrofibra. Szkoda mi było nowej na tego gruza, bo to jest naprawdę jeżdżący gruzik. I widzisz, zobacz, marzę się. To jest właśnie to. Niestety produkt nie należy do tych przyjemnych, jeżeli chodzi o aplikację. O, właśnie. Dobra, ale odrywamy taśmę. I zobacz, wiesz co, jeszcze jedną rzecz. Odwrócę mikrofibrę. Tak naprawdę najlepiej to by się go aplikowało fibrą z bardzo krótkim włosem. Zobacz, co się dzieje. Nie wiem, czy to widać, kurczę. Widać. Przyciemnienie jest masakryczne, co? Niezły ogień, co? Maskuje obłędnie, słuchaj. Teraz stoję tak z daleka i patrzę, to jest obłęd po prostu. Dobra, słuchaj. A, jeszcze plastik, zobacz. Dobra, słuchaj, ja pomęczę się z całym autem. Będę chciał go zaaplikować na całe auto. Zobaczymy, jak to pójdzie. A nie pójdzie na pewno przyjemnie i gładko. Na Volvo kiedyś go zaaplikowałem, na lakier, który jest przygotowany. Lepiej się to docierało, wiadomo, ale też luksusu nie było. I rozprowadzamy na listwę również. Klameczki, wszędzie, na wszystkim siedzi. Śmiało możesz atakować. Plastiki to wręcz uwielbia.
w aplikacji jest mega tępy. Tak się zastanawiałem, czy by tego produktu nie wziąć i nie zaaplikować na przykład 50/50 z wodą. Ale właśnie, wodę zaraz sprawdzimy. Jak? Ale wydaje mi się, że nie lubi wody. Może być tak, że lepiej mu będzie z mikrofibrą, która jest wilgotna. O właśnie. No dobra. Widać mazy stąd jak skurczy byk. Czyli co zrobimy? Tutaj na tym dolnym panelu spryskam wodą. Zarzucę produkt na mikrofibrę. I zobaczmy, jak mu to pójdzie. Bo być może, że na mokro będzie mu łatwiej. Jakby lepiej. Tak się zastanawiam, czy nie wymieszać 50/50. Idealnie, słuchaj. Czyli produkt, myślałem, że nie lubi wody, bo mi zaciągło. No, lubi wodę. Kurde, bomba. Słuchaj, ja idę sobie go wymieszać pół na pół z wodą i czuję, że tutaj będzie obłęd. Okej, teraz weźmiemy mikrofibrę, weźmiemy tę. O, poczekaj, zobaczę, czy się nagrywa. Nagrywa się, super. Słuchaj, zrobiłem 50/50. Zobacz konsystencję. Rewelacyjna, mleczko. Zobacz teraz rozpylenie. Rewelacja. Czuję, że będzie ogień. Mikrofibra i to pewnie będzie to, co powinno być z tym produktem, czyli rozcieńczenie produktu pół na pół z wodą. No, zobacz mgiełkę. Ha, tak. Ale stawia opór, niestety. Tak, rozprowadzenie jest takiego balsamu rzeczywiście. I docieramy. Obłęd. Ojej, i to jest to. Super. No, powiem Ci tak. Maskowanie z połyskiem, rewelacja. Naprawdę. Tu maskowanie już widzę. Zobacz, co się dzieje. Super, rewelacja. Dobra, lecimy na dolną partię. I tutaj sobie mogę pyk, rozprowadzić produkt. O. Niestety opór jest przy aplikacji tego. I zobacz, i odparowuje z wodą fenomenalnie. Ha, super. Dla tak zwanych mirków handlarzy. Ktoś się mnie kiedyś pytał na Facebooku, coś taniego, czym mogę zamulić lakier z marketu. I właśnie podałem mu ten produkt. Był zachwycony. Z tego względu, że zarzucił go i kurczę, rzeczywiście zamulił na maksa, czyli przygotował do sprzedaży, można powiedzieć. No. Mam nadzieję, że o to chodziło tej osobie. Dobra, wskakujemy, słuchaj. Zrobimy teraz inny myk. Zaczyna wiać wiatr, kurczę. Biorę sprzęcik i wskoczymy na maskę tu, gdzie leżał, słuchaj, ceramiker. Tu widzę rysy. Dzielę ją na pół. OK, robię pstryk, strzał na mikrofibrę, delikatne rozprowadzenie, zobacz, patrz jak odparowuje. Pół na pół z wodą jest ogień, rewelacja. Pstryk i docieranko. Dotrzeć musimy, bo zostaną Ci smugi, niestety. Nie jest to produkt idiotoodporny. Nie dotrzesz, zostają Ci, ja już widzę, ciemne place, smugi. Także tutaj docieranko jest podstawą, żeby to zrobić bardzo dokładnie i precyzyjnie. Ale z wodą mi się podoba. Nie jest to luksus oczywiście, ale pamiętajmy, 10 zł w markecie. Fajnie, 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 fajnie. No i maskowanie mistrzowskie. Ja zaraz Ci to pokażę. Przyciemnienie, maskowanie. Zobacz. Kurczę, to GoPro nigdy nie pokaże tak, jakbym chciał. O, może tu. O, teraz chyba widać. I teraz tak, zdecydowanie mniejsze, znaczy trochę mniejsze maskowanie jest, jeżeli zarzucimy produkt 50/50. Bardzo ciekawa sprawa. No ja tu widzę, no naprawdę przyciemnienie jest obłędne w ogóle. Obłęd. Przyciemnienie jest masakryczne. Produkt jest na tyle upierdliwy, że tak się wyrażę, że potrafi wyrywać włoski z mikrofibry i produktu dajemy wiele dużo, żeby była płynność. Tu z wodą to już na pewno. Tam, gdzie był balsam, niekoniecznie.
bo trzeba go rozprowadzić tutaj, zobacz. I widać, że zostaje taki po nim wosk jakby i jego trzeba właśnie dotrzeć. Super. Jeżeli chcesz produkt z marketu, jeżeli chodzi o zabezpieczenie, przyciemnienie, no to ten produkt jest chyba najlepszy, jaki testowałem z marketu. Naprawdę. Obłęd. I teraz będzie ciężko się pozbyć 50 pewnie. Muszę tutaj grubo... O. Teraz zrobimy jeszcze jeden myk, słuchaj. Teraz ci powiem jaki. O, i wyrównało się. No i bajka. Super, naprawdę przyciemnienie odżył ten lakier z tego względu, że jest dojechany. Żeby nie było, to nie jest tak, że ja go odradzam, jeżeli chodzi o lakiery, które są po korekcie, które są naprawdę w idealnym stanie. Odradzam, to nie ma tematu. To jest produkt do maksymalnego zamaskowania, zamulenia bałaganu na lakierze. Słuchaj, ja teraz idę po aplikator do wosków i zobaczymy, jak będzie z aplikatorem do wosków. Słuchaj, mam aplikator i tu mam gęściacha. Pyk, pyk. Tak jak widzisz, X. I lecimy. O, zobacz, co się dzieje. Tutaj to już będzie maksymalne maskowanie. Uja. To już będzie maksymalne maskowanie. Za dużo o jedno psiknięcie, ale nic. Zobaczymy. Tak się go aplikuje najlepiej, słuchaj. Rewelacja. Tutaj to idzie jak brzytwa. Płynnie, zobacz. Zobacz, co się dzieje. Ok, mikrofibra. I docieramy. No jest nieźle, ale opór stawia. Nie jest to luksus. Czyli najpierw zbieram. Ciężka bania. W sumie to jeden grzyb. Czy mikrofibrą ciągnie się niesamowicie? Jest go za dużo. Zdecydowanie za dużo go dałem. I teraz będę musiał się... O, jak się kończy, jak już doschnie, stawia taki opór, kurczę, nieprzyjemny. Jednak 50 na 50 jest najlepszą opcją moim zdaniem z wodą. Dobra, dotrę go z kurczybyka. Odwrócę go na stronę, gdzie jest krótki włos. Tak jest najlepiej z tym produktem. O, tu gdzie jest go dużo, słuchaj, zostają mazy. Trzeba się naprawdę przyłożyć, ale maskowanie jest obłędne. O ja. Dobra. Ok, lakier po nim. Niestety, czy ma śliskość? Wiesz co? Tak, jest. Zdecydowanie. Tu jest szorstko, tu jest ślisko. Jest, jest. Śliskość jest na całkiem fajnym poziomie. I jeszcze jedną rzecz, słuchaj, sprawdzimy. Kropling. Zobaczymy, jak to ma się z kropelkami, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Tu było 50 na 50 z wodą. Dno i wodorosty. Coś tam zjeżdża, ale nie ma szans, jeżeli myślimy tu o jakimś mega kroplingu. Nie ma opcji. Nie ma opcji. No zjazd jest. A tu, gdzie było go dużo, trochę lepiej. Ale również bez szału. Więc to jest taki typowy mistrz maskowania, można powiedzieć. I teraz tak, wskakuję tutaj z mikrofibrą. Fajnie się zbiera wodę, słuchaj. Ja myślałem, że on nie lubi wody, bo mi stawiał na początku opór. Wcale nie. Zobacz. Idealnie. I teraz czy odparuje? Odparowuje. Pięknie. I nie zostaje nic, jeżeli chodzi o wodę. Dobra, wskoczę teraz tutaj na przedni zderzak. Też się fajnie zbiera. Nie, fajna śliskość w ogóle jest produktu za 10 zł. Naprawdę. O, jejk. I już. Lubi wyrywać włoski, słuchaj. Z tego względu, że przy aplikacji docieraniu jest taki tępy. Nie no, bomba. Zobacz, woda zebrana. Produkt w dalszym ciągu siedzi. Ładnie maskuje, naprawdę. Rewelacja. Maskuje bardzo fajnie. Dobra, jeszcze jedno, słuchaj, podejście zrobię ci w słońcu. Zrobimy tak z tym produktem, gdzie go wymieszałem 50 na 50. Zrobimy tu. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Raz, dwa.
I to jest już. Tutaj w słoneczku zobaczymy. Tak jak widzisz, są mazy. Odwracam mikrofibrę i docieram ten balsamik. I się marzę. Marzę się długo, czy nie. Zostawia smugi, słuchaj. W słońcu to widzę. Mam nadzieję, że ty też. Zobacz, widzisz? Smuży na maksa. Maskuje, ale smuży. O! Nie, cały czas smuży. Ujujuj. Cały czas smuży. Tłuszczoch niesamowity. On mi przypomina trochę, jeżeli chodzi o wykończenie, tak. A czy to nie jest to, co Turtle Wax, ten ceramik Polish Wax, zbliżony troszeczkę maskowaniem i jak go dasz za dużo właśnie, o, nie potrafię go, widzisz, dotrzeć. Szkoda, kurczę, bo liczyłem na niego. No dobrze, słuchaj, nie będę więcej smęcił, bo to jest produkt marketowy za 10 zł, słuchaj, nie wymagajmy tutaj kokosów. Więc tak, jeżeli chodzi o ten produkt, maskowanie mistrz. Aplikacja w koncentracie tragedia. Ciężka od początku do końca. Nie ma możliwości idealnego rozpylenia. Produkt jest, wybacz, powiem to, dla mirków handlarzy. Jeżeli masz ochotę zamulić lakier na maksa, czyli umyłeś auto, czy kupiłeś auto i na przykład nie masz czasu zrobić korekty, nie masz czasu się nim zająć, kupujesz ten produkt za 10 zł, coś mnie gryzie, za 10 zł, słuchaj, maskujesz z wydobyciem fajnego połysku też, no, zamaskuje rysy, więc tutaj, kurczę, wiadomo, że o, ale tu się widzę, jeszcze ciągnie. No niestety minus jest jego taki, że się skurkowany marzy, a myślałem, że będzie lepiej. Czy produkt polecam? Pewnie, że nie. Odradzam na idealne lakiery, bo on ci go zamaskuje i ten połysk niestety usiądzie, więc tutaj jeżeli tylko i wyłącznie właśnie na totalnego gruza. No dobra, a jeszcze jedna rzecz, zdecydowanie lepiej właśnie 50 na 50 z wodą, a nawet 70 do 30, moim zdaniem, bo pół na pół z wodą jeszcze troszeczkę się marzy, więc produkt tak naprawdę z tego pół litra, myślę, że zrobisz ze 2 litry gotowego produktu, więc dla osób, które mają komisy, które, nie wiem, wypożyczają auta, żeby to auto szybko odmulić, produkt idealny, no i biodegradowalny. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!